Jeszcze mam, widzicie, z tyłu trójkąt. Trójkąt w aucie. Czemu nie? Brałbym w ciemno. Tak, że jest już moja maszyna. I to, co mnie nakręca teraz, w tej chwili, jak te sprzęgło chodzi. No, no ciągle mi stoi, nie? Auto jedzie, ale bolec stoi. Naprawdę niesamowicie te sprzęgło chodzi. Nie spodziewałem się, że tak lekko może chodzić sprzęgło, czyli jakby nie patrzeć. No jedź, geju. Jakby nie patrzeć, te sprzęgło jednak było do wymiany, więc naprawdę teraz spisuje się dobrze. Ale mniejsza o tym. Zastanawiam się nad tym chipem. Nie chipom. Bo nad tym się nie muszę zastanawiać. Ale mój silnik 1.9 MJET może mieć dwa rodzaje koni. 120, czyli taki jaki ja mam, i 150. I podobno wystarczy zrobić remapa i zwiększyć moc do 150 koni na tym silniku, i powiedzmy, że najmniej by mógł wyrządzić szkód temu silnikowi i podzespołom. A chip daje mi możliwość 161 koni około. I no muszę zobaczyć, ile ten remap da mi newtonometrów, czy mi zwiększy newtonometry. No i takie troszkę pytanie do was, jak ktoś mnie tutaj ogląda z osób, które, powiedzmy, interesują się motoryzacją, autami i tak dalej. Co wy na ten temat myślicie? Co jest lepiej zrobić? Remapa jakiegoś konkretnego, czy tego chipa jednak, nie? Bo jednak ma to znaczenie, jak ten silnik ma, powiedzmy, tego nie odczuć i zrobić lepiej remapa, to wolę zrobić to niż chipa. Pod warunkiem, że ci z PKR też to robią, ale to tam do niego zadzwonię i pogadam, więc myślę, że jakoś się tam dogadamy. Taki był właśnie, takie jest moje pytanie do was, nie? A ja napierdzielam. Bo Sylwestrze zrobiłem dzisiaj siady, taki szybki trening, bo zrobiłem dzisiaj love bar i sedozowałem 150, bolały mnie pachwiny, ale dlatego ubrałem tasiemki, bo jeszcze były odczuwalna kontuzja kolana, która już przestała de facto boleć. No i zobaczycie w filmie, ile zrobiłem. Nie będę spoilerował. Zobaczycie sobie zaraz. A jo, rozumicie, kończa. Chyba że zagrają coś fajnego w radiku, to może pierdyknę coś, nagramy coś. Proszę, jak grają. Yo. Raz, dwa, trzy, jebać rondo na halębie. Ale mi wali na dekę. Z radości, nie? To co jest, to co to auto jeździ, nie? Nie sprzedam go, nie chuja. Yeah.
jedzie! Przyspod! A jeszcze jedno! Jutro, jak wiecie, dietetycy nie na żarty mają szkolenie w Katowicach na ulicy Żelaznej. Także zapraszam wszystkich. Będę tam też i ja, i ty, i ja zadupcam. Oje. Kurde, zbiera się ładnie, jak aż się nie będę czekać, aż wjadę na autostradę. Pojadę przepisowo 140. Jak myślicie, co grają? 60 love. Daj piosenka o mnie. Co mi kończysz? Wiecie, ja nie słucham disco polo, nie? Ale wiem, że moje vlogi czasem ogląda Sebastian. Więc Sebastian, specjalnie dla ciebie. Katowice nocą, ze spiżową mocą. Dzisiaj jest piątek, także bajlando dzisiaj. Życie szalone, lecz najpiękniejsze tylko te. Aha. No we will. Aha. A ma też spoko. Nazywa się Marcin Opierdzieli, nie? To jest hit, nie? Stoja se w korku, oczy w korku. No w korku do jedzenia, bo taki był baz 15 osób, nie? I przede mną trzy baby, nie? I baba do drugiej baby się pyta, czy wątróbka to mięso. Kurwa, w jakich my czasach żyjemy, że kobieta nie wie, co to jest wątróbka. Ja pierdolę, 40-letnia baba. Co to jest za mięso? Ci ze Śląska powinni wiedzieć. To już jest podpowiedź. To jest zawsze na Śląsku na obiad w niedzielę. Patrzcie, jakie soczyste mięsko. Ha. Co to za sklep? Czy wy się domyślacie, co to jest za sklep? Znajduje się w Katowicach, w Silesii. I love you, baby. Ale jadą, listo, obej! Ooh la la la, I love you baby.